będziesz delikatny, co? Chyba cię pojebało! Witam was bardzo serdecznie. A dzisiaj odradzam oglądania tego wszystkim prawicowcom, ponieważ czeka was lewacka propaganda! Pogadam o homoseksualistę. Olałem własną dziewczynę jak homoseksualistę. Dzięki. Dobrze. Tak czy siak, o czym głównie chciałbym pogadać? Tak w sumie naszła mnie myśl, bo ostatnio tam strasznie dużo... Już o homo pokazujesz hetero, może to ogląda jakiś gej? I teraz czuję się okropnie, może go to brzydzi, co? Mam to w dupie. Każdy lewak. Och, jakie to miłe. Może masz nawet większą dziurę niż oni. A to ty nie wiesz. Sprawdzałeś? Przewidziałem tego na ekranie. Musiałem coś wstawić. Dobra, wstawię śmieszne kłodki. Teraz. Nie wiem. Tam było wiele różnych wydarzeń na tym tle właśnie odnośnie tego tematu. Było wielu zwolenników, oczywiście dziewczyna dla wyświetleń standardowo. Aha. No tak, ja też chcę kakaoku. Mnóstwo zwolenników i mnóstwo przeciwników odnośnie tematu właśnie homoseksualistów. I ostatnio tam głównie coś myślniejsze dopiero skłoniło mnie do przemyśleń na ten temat. Pewien post na płatnikach składek Atora, gdzie jakiś gość napisał taki autentyczny shitstorm. I sprawa tam wyglądała tak, że w sumie wszyscy tam cały czas się sprzeczali odnośnie właśnie wybuchała jedna wielka wojna między lewakami a właśnie prawicowcami. I w sumie najśmieszniejsze jest to, że no będąc szczerym, autentycznie popieram osoby, które mają poglądy bardziej lewicowe. Ponieważ, jakby to można powiedzieć, osoby właśnie, które były przeciwko homoseksualizmowi, mnie dość mocno za przeproszeniem wkurwiały. Przepraszam was bardzo, ale jeżeli ktoś chce mieć jakąś opinię na dany temat, to niech to chociaż w jakiś sposób uargumentuje, a nie tylko wypowie na ten temat swoje zdanie, na przykład, nie wiem. Masz na myśli mnie. Jak ktoś lubi w dupę, to jest chory. Jesteś chory. Ale ja nie lubię w dupę. Powiem ci historyjkę. Papa, chcę bajkę. Gdy ty miałeś 2 lata, ja w wieku 4 lat dostałem pasem w dupę. Od tego czasu nie lubię nic dostawać po dupie. Z wyjątkiem klapsu, bo czuję się dowartościowa. I sprawa wygląda mniej więcej tak, że w sumie ten film jest odpowiedzią na te niektóre właśnie komentarze osób, które w żaden sposób nie uargumentowały swoich odpowiedzi. Bo mimo wszystko czuję taką potrzebę, żeby się wyżyć. Bo tak to ujmę. Ja tu jestem zajebista, ja tu dodaję tyle, wiesz. Charakteru, duszu. Tak. Humoru, tak. Którego tutaj brak. Tak. Bo ja jestem osobą bez humoru. A tak naprawdę prawdopodobnie jestem bardzo śmieszną osobą, tylko że no tutaj wolę się jakoś uznacznić ze swojej wrażliwszej strony. Najbardziej mnie wkurza spojrzenie takie na ogólnie na homoseksualizm z takiej strony, iż nieraz się spotykaliście z ludźmi, którzy stwierdzają, że to po prostu najzwyczajniej w świecie, no będąc zupełnie szczerym, niemęskie, nienaturalne, nie jest zgodne ani z religią, ani z naturą, że takie związki nie mają prawa bytu, oraz jeszcze niektórzy uważają to za chorobę, co nie? Zacznijmy od początku. Jak to od początku? Przecież wspomniałam, że będę miał zamiar omówić będę miał zamiar zdisować ludzi, którzy uważają, że homoseksualiści to nienaturalni zwyrodnialcy, zboczeńcy, nie mają prawa bytu, nie są zjednani z naturą, to niezgodne z ich z religią prawicowców oraz nie jest, oraz że niektórzy uważają, że jest to chore. Ludzie, którzy uważają, iż jest to stworzenie, rzucam do nich krótką uwagę odnośnie tego, że nie bez powodu homoseksualizm, a na przykład, nie wiem, dendrofilia, zoofilia, etc. i innego typu stworzenia, które wymieniają, które są zazwyczaj dewiacjami seksualnymi, mają kompletnie inne końcówki. Wiesz co, o czym pomyślałam? O czym? Że oni powiedzą, że jesteś hetero albo bi, się nie znasz. Co wtedy? Musisz mieć chłopaka obok. Będę chłopakiem. Chyba cię pojebało! A propos tego całego gender, zmiany płci,
i ogólnie zawierania prawdziwych związków tam homoseksualnych, to w sumie tłumaczą się ludzie głównie przede wszystkim tym, że to jest to nienaturalne. Spotkałeś już takich ludzi? W telewizji. Tylko? No. Ja głównie poznaję to tolerancyjne. Powiem ci szczerze, że u mnie w szkole akurat jest mnóstwo osób, które tam wiesz, są w stylu takie wiesz, szare masy tam. Bo tam zapisem, że coś w tym stylu. Tam jest w stylu tam, a tam pedały jedne czy coś w tym stylu. Wiesz, tam wyzywająco i tak dalej. Ale jak już wcześniej wspomniałem w pewnym odcinku Bezpardonowy, osoby, które uważają, iż ten homoseksualizm, etc. jest nienaturalny, po pierwsze mam dwie uwagi, iż pierwszy, a przede wszystkim najważniejszy jest taki, że tak naprawdę człowiek wyzbył się tej naturalności, natury od czasu, kiedy zaczął ją niszczyć. I usprawiedliwienie się czymś, że coś jest naturalne, a coś nie jest naturalne, jest bez sensu. Jogurt naturalny. Jogurt naturalny ma akurat dużo sensu. Jest chyba najbardziej naturalną rzeczą we świecie. Druga uwaga dla tych osób. Dobra. Nie bać was. Jesteś taki miła. Zgłoszą to do prokuratury. A najbardziej mnie boli to, że ludzie tak bardzo właśnie reagują tą agresją wobec homoseksualistów, etc. Ponieważ właściwie tak boją się tego mimo wszystko, bo wiedzą, że już od dawna, może i niektórzy nie wiedzą, ale od dawien dawna już byli homoseksualiści wśród nas i oni nie wzięli się jakoś z dupy, ponieważ my wiemy, ktoś zaczął nagle mieć jakieś dewiacje czy coś. Po prostu takie osoby się po prostu najzwyczajniej w świecie rodzą. Jeden się rodzi homoseksualistą, drugi nie. I znam parę osób rzeczywiście, z którymi mam bardzo dobre kontakty, tam fajnie mi się z nimi gada, są naprawdę zajebistymi ludźmi, ale rzecz w tym, że no tam są homoseksualistami i niestety muszą tam ukrywać ten fakt swojej orientacji. I niestety czasami no po prostu ciężko im z tym jest. Z tym się przypomniał? Co? Że jakieś znalazłam właśnie artykuł, że tak hejcili właśnie homoseksualistów, że po prostu pokazali ich za takich zboczuchów, nie? Że sądzą, że oni mogą mówić o kobietach, wiesz, w taki sposób, że wiesz. No. Po prostu je cały czas obrażają, nie? Że na przykład ma za małe cyski i tak dalej. A właściwie nawet za duże. To akurat wiesz, różne typy zdarzają się w różnych grupach. No ale wiesz, wszystko pokazali w taki bardzo ogólny sposób. Raczej bardzo taki głośno, jednostronno opiniotwórczy, tak. Bo tak bym to ujął. No bo tak zawsze robią to w mediach. Post homoseksualistów występujących głównie w TV. Jest świetny mem, który zresztą nie od dziś widnieje, nie od dziś widnieje w internecie. Różnicą między homoseksualistą a zwyczajnym pedałem. Pedał jest określany mianem takiego pozera, który zazwyczaj w telewizji występuje i manifestuje swoją odmienność seksualną, jakby ona była jego całym życiem. Przez to, że tacy ludzie są w TV, to wszyscy zaczynają, tylko większość osób zaczyna myśleć, że naprawdę każdy homoseksualista będzie żyć głównie swoją odmiennością, wiesz, spędzenia czasu w łóżku. I oni się boją, że tam, wiesz, przeniosą to na młodsze pokolenia i ich też jakoś spedalą i w ogóle. Jeszcze mnie śmieszą ludzie, którzy, wiesz, straszą tym, że no to jest nienaturalne i tak dalej i że ze związku dwóch facetów nie w stanie jest, wiesz, tak, czy kobiet, ale wiesz, głównie są tam naznaczeni faceci, właśnie homoseksualistów, że tak strasznie gnoją, ogólnie śmieszne jest jeszcze to, że właśnie gnoją homoseksualnych facetów, ale nieco mniej, przyznaję, tak szczerze, tak w TV przynajmniej, w mediach ogólnie, nieco mniej uwagi przywiązują homoseksualną kobietę. Bo jest pewien procent też osób, no dziewczyn, które jednak mówią, że mogłyby się tam właśnie całować z dziewczyną, bo już te trochę z bliższych tych tematów, a faceci heteroseksualni to nie ma mowy. Homoseksualni faceci. Nie, hetero. Hetero? No, że gdyby mieli takie, że tam. Żeby się przestało z mężczyzną. W sensie, no bo to wynika właśnie z naszej kultury.
Bo w końcu, wiesz, facet to zawsze musi być ten silny, musi być tym silnym samcem alfa, stanowczym, i który musi się otaczać przede wszystkim kobietami, które będzie mógł zapłodnić. Tak to się nam wytworzyło w naszej tradycji przez lata. I to jest właściwie taki strasznie zacofany schemat, o którym no, nie będziemy już wspominać, ale on głównie wpływa na to, dlaczego właśnie faceci homoseksualni są hejceni przede wszystkim. Ponieważ to nie jest zgodne właśnie z naszą tradycją, z naszymi schematami. W sumie tak naprawdę homoseksualista nie różni się od normalnego osoby heteroseksualnej. Czy też no, biseksualnej. No, z wyjątkiem tego, jak spędza czas w łóżku i z kim. I no właśnie na jaki sposób. I właściwie tylko na tym polega ta różnica. Chciałem dodać jeszcze, że seks jest taką samą potrzebą jak normalne jedzenie, wydalanie czy też picie. Bóg to stworzył. Tak. A co z aseksualistami? Aseksualiści to akurat nie są mi gnojeni. Po prostu oni mają problemy. To nie jest schorzenie, tego nie da się leczyć, to ludzie mają od urodzenia. Nie każdy żyje tylko i wyłącznie swoim sposobem spędzania czasu w łóżku. Oraz jeszcze sprawa tych związków małżeńskich, że tam ostatnio tam było straszna nagonka na to, że już we wszystkich stanach w USA można zawierać małżeństwa homoseksualne. I w sumie nie rozumiem ludzi, zwłaszcza tych prawicowców, tych białych samców alfa, chrześcijanów, heteroseksualnych, którzy mają ból dupy o to, że no właśnie osoby, które w naszym społeczeństwie mają znacznie mniej przywilejów od nich, zyskali chociaż 1% czy tam 2% tych wszystkich uprzywilejowań, które po prostu mają ból dupy o to właśnie, że nie wiem, to był jakiś krok w celu wyrównania ich praw. A myślą, że to niby, wiesz, jakieś dodatkowe przywileje czy coś w tym stylu. O, już wiem, co chciałam powiedzieć. Że najgorsze jest to właśnie, że najbliżsi tego nie akceptują, że... Tak, bo to po prostu już bo to wynika z naszej tradycji, no. Że wie... Tak jak z Bartkiem. Tak, i... Opowiadałam ci? W sensie co? Że właśnie mama Bartka nie tego nie zaakceptowała i on się serio załamał, że mógłby się nawet zabić, a powiedział, że już to zignoruje. I mama go wzięła na leczenie do milionów psychologów i prawie każdy to akceptował i ona po prostu... To właściwie polega na tym właśnie, bo rzecz w tym, że są tacy ludzie, którzy mówią coś w stylu tam, że no dobrze, może to nie być choroba i tak dalej, możecie mieć taką intencję i tak dalej, ale mi się to nie podoba. No to rzecz w tym, że to już wasz problem w tym, że wam się to nie podoba. Ale każdy człowiek ma prawo żyć po swojemu, według własnym wytyczonym przez siebie normom i wartością. I w ten sposób tak właściwie zabijacie ludzi. Bo homoseksualiści to tak po prostu zwyczajny człowiek. To zwyczajny człowiek, który po prostu żyje jak każdy z nas, najzwyczajniej w świecie. Je tak samo, pije tak samo, wydala tak samo, chodzi na imprezy mniej więcej tak samo, chodzi tak samo. Może czasami w niektórych przypadkach ubiera się jakoś inaczej, czy coś w tym stylu. Ale no, to tam już bardziej w formie tych przysłowiowych pozerów. I jedyna praktycznie różnica między nami a nimi polega na tym, że oni spędzają inaczej czas w łóżku. Ale w sumie to tak miele to z dobrych 15-10 minut o tym, że oni po prostu różnią się tylko tym. Ta akceptacja homoseksualistów i tak dalej to już kwestia akceptacji społeczeństwa i jej świadomości. Dopóki ludzie nie zaczną samodzielnie myśleć i poszerzać swoje horyzonty, to dopóki nikt sobie tego nie uświadomi, ani nie poszerzy tych horyzontów, nie pozna tych ludzi, nikt z nas nie będzie mógł brnąć dalej. Ani oni, ani my. I tak właściwie będziemy się sprzeczać w nieskończoność. Fajnie by było, gdybyśmy w końcu przestali pruć o to dupę. Dobra, no to trzymajcie się.